do szpitala, do którego zostali przewiezieni mniej poszkodowani, czyli tylko z drobnymi jakimiś urazami osoby do tego szpitala w Gdańsku na Polankach. Tam też udało się psycholog Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, tak żeby udzielić wsparcia psychicznego osobom poszkodowanym. Po zakończeniu akcji ratunkowej policjanci rozpoczęli bardzo szczegółowe oględziny pojazdu, zabezpieczyli ślady. Technik wykonał dokumentację fotograficzną, zostały tam sporządzone protokoły oględzin tego pojazdu. Te wszystkie materiały będą włączone do materiałów śledztwa, zostaną przekazane do prokuratury. Śledztwo na tą chwilę toczy się w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. No i prokurator będzie już podejmował dalsze decyzje, jeżeli chodzi o czynności procesowe.